Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Bagnet na broni, długa droga daleka przed nami, mocne serce. Pierwsze oddziały walczące z komunistami składały się z ludzi, którzy albo nigdy nie złożyli broni, albo też chwycili za nią ponownie, po to by odbić swoich kolegów z więzień czy aresztów. Białe wstęgi, dróg w pyle, długie noce i dni, nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami. W równym rytmie marsza, raz, dwa, trzy. Hej, chłopcy, bagnet na broni, długa droga daleka przed nami, trud i znój. Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój. Granaty w dłoniach i bagnet na broń. Jasny świt się roztoczy, wiatr wieje nam oczy i odetchnąć dla płucą i rozgorzeć dla krwi. I piosenkę jak tęczę nad nami roztoczy w równym rytmie marsza. Raz, dwa, trzy. Hej, chłopcy, bagnet na broń, bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść. Granaty w dłoniach i bagnet na broń. Hieronim Piotrowski urodził się w rodzinie o głębokich tradycjach patriotycznych. Ojciec był prawnikiem, był prokuratorem. Urodził się w Witebsku w 1910 roku i prawdopodobnie do 26 roku mieszkała rodzina tam właśnie w Witebsku. W 26 roku ojciec dostał pracę w Zamościu i Hieronim przeniósł się z rodziną do Zamościa, gdzie w 30 roku ukończył gimnazjum imienia hetmana Jana Zamoyskiego. Po maturze poszedł na prawo, na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Podczas studiów zarówno i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i gimnazjum był harcerzem. Harcerstwo było troszkę inne niż dzisiaj, w dzisiejszym pojęciu rozumiemy. Ono bardzo mocno się odznaczało, swoje piętno zostawiało w umysłach i w zachowaniu młodych ludzi. Te wszystkie nawyki, które oni z harcerstwa wynieśli, procentowały później w ich życiu dorosłym. I tak samo było tutaj u Hieronima. Obowiązkowość, dyscyplina, no i pewne ograniczenia, jeśli chodzi o alkohol, o papierosy, też wielu z nich przeniosło i kultywowało te tradycje aż do końca życia, na całe życie. Do mego Pana wołam, do mego
jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały naród. A ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno powiedzieć nie mogą, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć i życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków, domagających się wolności i sprawiedliwości. W 1934 roku wstąpił do wojska, do Szkoły Podchorążych Artylerii w Włodzimierzu Wołyńskim. I ta podchorążówka no, ukształtowała Hieronima tak, że później, kiedy się znalazł już w czasie okupacji czy w samoobronie, wyróżniał się wśród oficerów i obowiązkowością, i solidnością, i znakomitą organizacją. Sam też nie był oficerem sztabowym, tylko był oficerem cały czas w ruchu, w boju. On na ogół jakąś grupę kawaleryjską czy konną otaczał się i razem z tą grupą wszędzie przebywał. Tworzył również patrole, które poza czyszczeniem terenu z elementu właśnie ubeckiego czy agenturalnego, patrole pilnowały porządku, jeśli chodzi o przestępczość pospolitą. Kiedy dowodził samoobroną inspektoratu białostockiego, niestety trafił na ludzi, którzy no, nie dorównywali mu ani jak gdyby moralnym standardem. Tam trafili się oficerowie, którzy byli w zasadzie urzędnikami wojskowymi, natomiast nie byli dowódcami bojowymi. A taki był właśnie Hieronim Piotrowski. To był najwyższej klasy i dowódca, który umiejętnie przy znacznej przewadze przeciwnika potrafił wyprowadzić i uratować w zasadzie od zagłady oddział, którym dowodził. Tak było na ziemi nowogródzkiej, pod Rowinami, gdzie trzy pułki wojsk wewnętrznych NKWD okrążyły to zgrupowanie partyzanckie. I Jur potrafił wyrwać się z tego no, przy znacznych stratach, bo zginęło w sumie 89 aż żołnierzy. Ale ta liczba stąd się wzięła, że Sowieci dobijali rannych. Stąd dużo więcej było zabitych niż rannych żołnierzy. Ale oddział nie uległ zagładzie, udało mu się wyjść, ocalić resztki żołnierzy.
Podobnie było też już na ziemi tutaj sokólsko-białostockiej, gdzie w bitwie pod Obrami. Tam miał zgrupowanie takich około 280 żołnierzy zgrupowania Piotrków, gdzie też z dywizją kościuszkowską przy przewadze, bo tam była i przewaga artyleryjska, i liczebna, wojskowa, wyszedł z tej bitwy zwycięsko. Przesłuchania odbywały się przeważnie nocą. Szantażowano mnie, wmawiano różne niebywałe rzeczy. Czytano spreparowane przez siebie kłamstwa, podając jako zeznania z Krzyszowskiego. Namawiano mnie do przyznania się do czynów, których nigdy nie zrobiłam. Oświetlona przeraźliwym światłem lamp, siedziałam na stołku, z którego mnie nieraz rzucano kopnięciem lub uderzeniem. Znosiłam to fatalnie, szczególnie w kwietniu, będąc już w zaawansowanej ciąży. Nadzieją tchnęła, tak jak umiała, kryła się z nami we wnękach bram. W ciasnych uliczkach, mrocznych kanałach, bo już się wielka kończyła gra. Kiedy się wszystko dla nas skończyło, kiedy ostatni zamilkł pechem, na barykadzie została miłość razem z mym sercem i żalem twym. Moja mała dziewczynko zaka, przyznasz chyba, że to wielka była gra i tak różne były końce naszych dróg. Przecież ujrzeć ciebie już nie będę mógł. Ciebie nic nie wróci, nie przyniesie, moja mała dziewczynko zaka. Meldunek z przebiegu akcji na Pułtusk w dniu 25 listopada 1946 roku. Zadanie: odbicie więźniów politycznych z więzienia pułtuskiego. Oddział w sile 39 ludzi pod dowództwem obywatela przelotnego w dniu 25 listopada 1946 o godzinie 19.40 uderzył na więzienie w Pułtusku, uwalniając 56 więźniów politycznych, w tym członków WIN 5, AK-36, NSZ 15 osób. Akcja została zakończona o godzinie 22.00. Straty własne: dwóch zabitych, w tym dowódca, obywatel przelotny, i jeden ranny. Straty wroga: 7 osób zabitych, w tym z więziennictwa: Dziubłowski Edward, Kostun Józef, Brzeziński, z PPR-u Kosiński, Szczerbaty, Sobieski,
z Milicji Obywatelskiej Twardowski, rannych 4 osoby. Jedna osoba z więziennictwa, jedna osoba z UB, 2 osoby z ORMO. Podpisał Orka. Miejsce postoju dnia 27 czerwca 1945 roku. Przewodnik okręgu Moskwa. Miesięczny meldunek dywersyjny za miesiąc czerwiec. W wykonaniu rozkazu przewodnika okręgu nr 102 w okresie sprawozdawczym zdwojono akcję oczyszczenia terenu ze szpicli współpracowników NKWD i UBP. Siłami rejonu samoobrony F zlikwidowano 93 szkodników państwa i narodu polskiego. Celem utrzymania porządku w 341 wypadkach zastosowano karę chłosty. Siłami obwodu 13 zlikwidowano 64 szkodników. Siłami obwodu 14 zlikwidowano 15 szkodników. Bez hełmów nasza skroń, lecz pęknie pocisk, bo nasza wola to jest najwspanialsza polska broń. Akcja rozbicia więzienia w Pułtusku była jedną z największych akcji na Mazowszu. Wykonana siłami obwodu Ostrów Mazowiecka pod komendą porucznika Hieronima Piotrowskiego. Kierował akcją dowódca oddziału osłonowego Jura Stanisław Łanecki, przelotny. Niestety zginął. Zmarł podczas odwrotu z udanej akcji. Legenda AK istnieje, rośnie i będzie rosła. Nie potrafią temu zapobiec czynniki rządowe bez względu na stosowane środki. Obecnie wielką polityką dla AK-owców w kraju jest zachować swoją godność żołnierską i nie pozwalać wszelkimi sposobami na pomniejszenie dorobku AK i jej legendy. Powinna ona jak sztandar być przekazana młodzieży. Pójdziemy z okopu na bagnet.
Jesteśmy w miejscu historycznym, w miejscowości Brzuza, powiat węgrowski, gdzie ostatnie dni, może tygodnie, spędzał porucznik Jur, Hieronim Piotrowski. W tym miejscu znalazł się, ponieważ zachorował na zapalenie płuc. I tutaj został otoczony, bo może i ta choroba się troszkę przyczyniła do tego, że z wysoką gorączką ta czujność już była gorsza i tutaj został otoczony przez oddziały UB i KBW. W tym domu właśnie spędzał ostatnie chwile, ostatnie godziny. Osłona trzyosobowa zdołała jeszcze się wyrwać tutaj z okrążenia. On zwolnił tych chłopaków, żeby to ratowali się. Sam próbował tutaj do lasu dobiec, ale był postrzelony w nogę i tutaj pod gruszką, którą będziemy oglądali za moment, ostrzeliwał się i dokumenty jeszcze zjadał, niszczył dokumenty po prostu, które przy sobie miał. I ostatnią kulę przeznaczył dla siebie. Tak dobiegła historia Jura tutaj na tym terenie właśnie. Zachował się jeszcze ten historyczny domek, chałupka z tego miejsca. Tu 16 stycznia 1947 roku zakończył żywot Jur. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, oj nie. Miejsce postoju, 16 luty 1946 rok. Obywatela Jura zwalniam ze stanowiska komendanta obwodu Maria i bezterminowo urlopuję. Przewinienia, podrywanie autorytetu AK, podrywanie autorytetu przełożonych, demoralizowanie podwładnych i tolerowanie ich przestępstw. Brak dyscypliny wykazany przez wykonywanie tylko tych rozkazów, które mu się podobają. Nadużywanie alkoholu. Obywatelowi Jurowi przypominam, że mimo bezterminowego urlopowania wiąże go nadal przysięga żołnierska i obowiązek zachowania tajemnicy służbowej. Obywatela Ziółko, pierwszego zastępcę, mianuje pełniącym obowiązki komendanta obwodu Maria. Oj, da, dana, kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, oj, nie. A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, to pierwsza kadrowa gwardy ją zostanie. Oj, da, dana, kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, oj, nie. UB ściągnęło tutaj gospodarzy pobliskich, między innymi pana Wacława Rudo ściągnięto tutaj z wozem, zapakowano zwłoki Jura i w marszu ubezpieczonym cała kawalkada pojechała do Pałacu Zamojskich, do Łochowa, do Zamojskich, Kurnatowskich, właśnie wtedy właścicielem był Kurnatowski, zięć Zamojskiego. Natomiast tam z pałacu już samochodem powieziono Jura do Węgrowa na teren przykościelny, który zarekwirowało UB na cele ubeckie. Tam go zrzucono pod garażami, przykryto jakąś szmatą, leżał tam dzień czy dwa. Później ubecy rozgrabili jego skromne, pozbawili go odzienia i w zasadzie nagi leżał. Trudno powiedzieć, ale to było więcej niż tydzień prawdopodobnie, bo tą scenę obserwowali żołnierze jakowcy, którzy byli uwięzieni naprzeciwko tych garaży. Leżał tam nagi, a oni wychodzili i załatwiali swoje potrzeby, sikali jeszcze nagiego Jura. Tak to w relacjach ostatnich żeśmy takie informacje dotrzymali. Gdzie jego ciało zostało zakopane, trudno powiedzieć. To znaczy początkowo podobno na Laskach, tam szkoła numer 2 była i tam w pobliżu tej szkoły był pochowany, ale ponieważ ludzie tam składali kwiaty, to ta mogiła zniknęła. Gdzieś przewieziono w inne miejsce
i do dzisiaj nie znamy miejsca pochówku Jura. Jur, miejsce postoju dnia 21 marca 1946 roku. Do dnia dzisiejszego nie wiem, jakie popełniłem przestępstwa i za co ukarano mnie. Nawet w Bolszewii odbywają się parodie procesów. Mnie osądzono, nie mówiąc, czym zawiniłem i nie pytając, co mam na swoją obronę. Nie wykorzystałem momentu, gdy ludzi z wyższym wykształceniem rząd po prostu zapraszał, dając dobre korytko. Nie wykorzystałem tego, jako że wilnianin mogłem wówczas znaleźć protekcję u możnych demokratycznego świata. Nie wykorzystałem też okazji, którą dawał rozkaz zezwalający na wyjazd na zachód. Nie rzuciłem pracy, ale twardo stałem przy aktywie AK. Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wołamy z wszystkich stron do Ciebie o wolną Polskę, polski dom. O skargi nasze, o usłysz nasz tułaczy śpiew, za nad Wisły warty celu Bogu, męczeńska do Ciebie woła krew. O Panie, skróż ten miecz, co sieczy kraj, do projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.